Dzień po walce, czyli na gorąco, ale nie tak już bardzo na gorąco, z trenerem Fiodorem Łapinem. Oddaję głos Tobie. A podsumowanie występu Łukasza Janika w Madison Square Garden. No cóż, no, wielki niedosyt na pewno. Walka przegrana. Inaczej bym się czuł, jakby Łukasz był mistrzem świata i wygrał w takiej walce z takim przeciwnikiem, w takim miejscu, tak? Natomiast jest przegrana i jest smutek, jest rozczarowanie wielkie, tym bardziej, że niewiele brakło, tak? Oglądałem potem te sędziowskie noty i świadczy o tym, że te rundy punktowane były całkowicie inaczej. Ostatnie i pierwsze rundy dwóch dawało w jedną stronę, jedną drugą i na odwrót i cały czas to było mieszane, więc po prostu jakieś preferencje tych sędziów, tak? Czy, no wiadomo, ilość ciosów Łukasza, czy mocniejsze ofroły biega. Na pewno dał siebie wszystko Łukasz i pod względem charakteru, woli walki, to nie mogę do niego mieć żadnych pretensji. Chciałbym, żeby każdy mój zawodnik pokazywał taką wolę zwycięstwa. Natomiast no, brakło przede wszystkim doświadczenia. Troszeczkę za dużo ciosów w pierwszych rundach, takich ciosów, które już wiadomo, że nie dochodzą. I jednak Łukasz je zadawał i przez to tracił siły, boksując pierwszy raz walkę 12-rundową z takim przeciwnikiem. Łukasz miał zadawać dużo ciosów, natomiast czasami gdzieś tam o te 2-3 było za dużo i stanął w pewnym momencie na nogach, no i zaczął przyjmować te ciosy na dół. Jakby nie przyjął tego ciosu na wątrobę, no różnie podejrzewam, że mogło to ułożyć i te środkowe rundy na pewno by nie przegrał i to zwycięstwo już byłoby w kieszeni, bo decydowała, no jak się okazało, dwie rundy, tak. No tak jak mówię, to wielki niedosyt, wielki, może zabrakło faktycznie czasu. Może ta przerwa, którą on miał troszeczkę wcześniej, też na to, no parę rzeczy na pewno na to się złożyło. Pewne rzeczy nie doprowadziliśmy do automatów, ale i tak to wyglądało w ringu o wiele lepiej niż w tym momencie, kiedy zaczęliśmy teraz sparingi, bo te pierwsze sparingi to no, nie zawsze wyglądały ciekawie. A mówimy o tym, co było, ale to, co widzieliśmy w Madison Square Garden, to dla Łukasza Janika jako pięściarza, swojego punktu widzenia jako trener, to jest coś, na czym można jeszcze budować. To nie jest chłopak, który ma 22 lata, ale to, co pokazał dzisiaj, zakładając, że przy tym sposobie przygotowania, przy tym czasie, który miałeś z nim, to jest maksimum, co on mógł w tej chwili pokazać. Co można z niego jeszcze wykrzesać i co byś chciał dalej zobaczyć w wykonaniu Łukasza Janika? Jakie walki i jaki sposób boksowania? No myślę, że Łukasz powinien się zastanowić i podjąć męską decyzję, czy będzie pracował tak jak przez ostatnie 2 miesiące, czy będzie pracował tak jak wcześniej przez parę lat. Tak? To jest najważniejsze dla niego decyzją, musi się poświęcić tego, bo sam zobaczył, że na tym poziomie no niestety inaczej się nie da. Trzeba mieć żelazną kondycję przy jego stylu, przy zadawaniu wielkiej ilości ciosu i ruchliwości. Parę lat na pewno, parę lat ciężkiej pracy i wtedy mógłby naprawdę być faworytem w takich walkach, jak z takim zawodnikiem jak Ola Afolabi. Natomiast w tej chwili faworytem zdecydowanym był Ola, a to, że Łukasz taką walkę stoczył, to świadczy o jego charakterze, natomiast nie do końca umiejętnościach. I te umiejętności trzeba zdobyć, dlatego trzeba się poświęcić, dlatego odrzucić różne rzeczy, które zajmowali Łukaszowi głowę we wcześniejszych latach. I po prostu, i też zacząć się słuchać ludzi, którzy się znają na tym, a nie pracować tak jak kiedyś w Jeleniej Górze pracował w piwnicy. To jest troszeczkę inny poziom, inny system i inne wymagania troszeczkę. A na gorąco w szatni jedno ze stwierdzeń Łukasza Janika było: jeśli trener Fiodor Łapin będzie chciał ze mną pracować, to ja poświęcę wszystko, żeby z nim pracować. Wiem, że stawiam cię niejako tak
na odstrzał tutaj, no bo rozumiem, że to jest kwestia nie tylko twoja, ale jeszcze promotorska, ale zapytam wprost, czy chciałbyś dalej pracować z Łukaszem Janikiem? Zakładając, że pracowałby tak jak przed walką z Olą Afolabią. Tą walką też zdecydowanie na to zasłużył. To na temat Łukasza Janika będzie kwestia, będą te kwestie poruszane jeszcze kiedy wróci. Twoja ocena głównej walki wieczoru Gennadija Golovkina z Curtisem Stevensem? No cóż, no to kolejną walkę, którą udowodnił Golovkin, że jest monstrem boksu zawodowego w tej chwili. Wyszedł z niewygodnym zawodnikiem, charakterem niskim, dlatego może niewygodnym, bo niski, który dużo balansowy, który ma niezłą gardę. No ale rozmontował go po profesorsku, nie odpuścił, może zabrakło koncentracji, widać było. No ciężko z takim zawodnikiem się boksuje, który nie zadaje ciosu, który wchodzi za podłogę garny i wstrzeliwuje raz na jakiś czas bomby, tak? Dlatego parę ciosów może przyjął, zdziwiłem się, że on przyjmował te proste ciosy, amortyzował to, ale przyjmował, bo troszeczkę usiadł na lewą nogę i po prostu szukał tam dziurek w gardzie Stevensa. Natomiast no, majstersztyk to leczenia to było coś niesamowitego, to akcja przepiękna. A potem po prostu no, niszczył go, no, niszczył, przez gardę przybijał. To jest coś, potencjał. Podejrzewam, że nikt w tej chwili jeszcze nawet nie wie, jaki potencjał ma Golovkin. Myślę, że to zawodnik na pewno pokroił Warda, na pewno pokroił, no nie wiem kto tutaj wadze, no bo nie sądzę, żeby Mayweather chciał boksować z takim zawodnikiem jak Golovkin, natomiast myślę, że Martinez czy Quillen to... Czy Chavez, bo o nim się bardzo Chavez, często to, mówi. Chavez, Quillen to nie ta półka, tak? Martinez już może nie te lata, tak? Nie wiem, jest to zawodnik w tej chwili unikalny, to jest technika, to jest miękkość, to jest przede wszystkim niszczycielska siła. Dziękuję bardzo z Fiodorem Łapinem. Dzień po walce Łukasza Janika w Nowym Jorku, teraz powrót. Wiem, że bardzo zajęci jesteście. Do Stanów Zjednoczonych wracasz pod koniec listopada, za chwilę na walkę z Diablo, z Fragomenim, trzecią już, ale o tym później. Dziękuję jeszcze i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.